Często się zdarza, że ktoś tu się właśnie przewraca? Bardzo często, to jest nawet kilka do kilkunastu razy dziennie. Jak dzieci tu grają, no jest dosyć dużo dzieci tutaj, tak dzieci grają, no. Co chwilę widać, jak któreś dziecko płacze, odarte kolanko, łokcie, przewróci się. Bardzo często. No my tutaj siedzimy praktycznie cały dzień z dziećmi, także widzimy to. Straszne to boisko jest po prostu. A jakieś takie poważniejsze urazy też się zdarzają? Tak, 17 lipca złamał sobie chłopczyk rękę w dwóch miejscach. Z przemieszczeniem. Akurat nie ma ich, bo są u babci na wakacjach. W dwóch miejscach złamanie z przemieszczeniem. Rozmawiałam z burmistrzem na otwarciu Spichlerza, obiecywał, że to boisko będzie zrobione. Dni uciekają, coraz większe krzywdy się dzieciom dzieją, a boisko bez zmian. No na konstytucji potrafili zrobić, a tutaj kompletnie zapomniane osiedle. Coś ci się przytrafiło? Zaleczyłaś? Mi nie, ale koledze. Chcielibyście nowe boisko? Tak. Ostatnio właśnie taki chłopiec się tak uderzył po prostu, spadł na asfalt. I skąd te problemy się tutaj biorą? Przede wszystkim z powodu tego, że ten asfalt jest nierówny, tak? Tak, między innymi z tego asfaltu. Tak głównie. I od dawna ten asfalt tak wygląda? Tak, od kiedy pamiętam, to tak jest. Bo są garby i niektóre się robią dziurawe. I często się przewracacie? Czasami, dość często, ale czasami nie. Jeszcze ta piłka się porysowała od tego boiska. Czyli wolelibyście nowe? Tak. Okej, super. A wam jak się gra? Dobrze. Tak za dobrze to nie, bo są te górki i czasami piłka wylatuje. Chcielibyście nowe boisko? Tak. Biedną wiadomo, on szybko nie umie biegać. Grał w piłkę, przewrócił się, uderzył głową. No kontrola w szpitalu była. Tak, wypis mamy nawet ze szpitala, także... Coś poważnego? Co mówią lekarze? Znaczy się, no nie było konieczności szycia, na szczęście. No kamień wbił mu się w główkę po prostu. Była rana zdezynfekowana, no niestety, a cały czas obserwacja, żeby dziecko nie miało wstrząsu mózgu. Nie ma po prostu bezpiecznego miejsca, żeby się z tymi dziećmi pobawić. Najważniejsza kwestia to jest to boisko, żeby to jakoś... To podłoże, tak? Podłoże, no i ten płot, no bo jest naprawdę... Chłopaki jak grają, to też obserwuję, piłka wyleci, oni nie patrzą, czy jedzie auto, a naprawdę nieraz auta też z dużą prędkością jadą, tylko biegną za tą piłką. Skończy się w końcu tragedią. Rodzice i dzieci skarżą się, że to boisko jest niewyremontowane, że są dziury, że dzieci ciągle się przewracają. A także, że ta siatka, która tutaj jest, nie zabezpiecza tego, żeby piłka się nie wydostawała i ona wypada nawet na ulicę Świętego Ducha. Słyszał pan o tych skargach? Tak, te skargi wpływają do Urzędu Miejskiego od pewnego czasu i w pełni je podzielamy. Widać gołym okiem, że stan boiska, przy którym stoimy, jest katastrofalny. Nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od kilku, a w zasadzie od kilkunastu lat to boisko wymagało gruntownej przebudowy. Burmistrz Jarocina pod koniec kwietnia tego roku podjął decyzję, że zagospodaruje dodatkowe środki finansowe. Wskazał w budżecie kwotę 50 tysięcy złotych na gruntowną modernizację przedmiotowego boiska. Kwestia wykonania tego boiska, przebudowania, to jest myślę kwestia 2-3 tygodni, więc w drugiej połowie września mieszkańcy tej części osiedla będą mogli bezpiecznie korzystać z nowej płyty boiska i najbliższego otoczenia, placu zabaw i nowego chodnika.